out of love. A czasami czujemy się tacy pozbawieni miłości. And empty. Puści. So we need to find a good friend or a good. Więc powinniśmy znaleźć dobrego przyjaciela albo teacher, albo nauczyciela. Bring me back in the mood of love, who is full of this love. Który doprowadzi nas z powrotem do tego stanu miłości i ta osoba powinna być pełna miłości. Sometimes I can do it with doing bhajans or reading. Czasami mogę to robić poprzez śpiewanie bhajanów czy poprzez czytanie. But when the batteries are very empty, then I go to Vrindavan. Ale kiedy baterie są puste, ja jadę do Vrindavany. If it's possible, then it is the best thing to do. Jeśli to jest możliwe, to jest najlepsza rzecz, którą można zrobić. Because there this is a place to be able to fill up your batteries. Ponieważ to jest miejsce, które może napełnić twoje baterie. And come back. I powrócisz. With a new strength. Posiadając nową siłę. So now we sing some bhajans. Także możemy teraz zaśpiewać jakiś bhajan. To fill our batteries. Aby naładować nasze baterie. And after that we can speak some. I później coś opowiemy o czymś. Yes, thank you for coming and. Dziękuję wam za przyjście dzisiaj. Let us share some feelings. Podzielmy się pewnymi emocjami, uczuciami. And some realizations. Pewnymi doświadczeniami, urzeczywistnieniami, które posiadamy. On our way back home to Godhead. Na naszej drodze powrotu do Boga. We are all very small beginners. My jesteśmy takimi malutkimi takimi małymi osobami, które zaczynają tą podróż. And we all need a lot of mercy. I potrzebujemy w związku z tym dużo miłosierdzia i współczucia. So no one of us is accepted of this rule. Także nikt is outside of this rule. That we all need a lot of mercy. A czy jesteśmy w tym stanie, że potrzebujemy tej łaski? Nikt z nas nie jest wolny od tego. Because without love, without the mercy of love. Ponieważ bez miłości, bez miłosierdzia, miłości. How can we exist? W jaki sposób możemy egzystować, istnieć? It is not possible. To nie jest możliwe. And whenever I feel that I'm out of the love. I kiedy czuję, że jestem pozbawiona miłości. Then I just have to try everything to come back into the feelings of love and happiness. Powinnam zrobić wszystko, co jest możliwe, aby wrócić do tego stanu, kiedy czuję szczęście i miłość. Because love is our nature. Ponieważ miłość to jest naszą naturą. We are nothing else but little particles of divine love. Nie jesteśmy niczym innym jak malutką cząstką boskiej miłości. Just like the sun has so many rays. Tak jak słońce posiada tak wiele promieni. Radha and Krishna are like the sun. Ponieważ Radha i Krishna możemy porównać do słońca. And we are like their little rays. I my jesteśmy jak te małe promienie. Lord Chaitanya, this golden avatar, appeared not far away, not long ago. Pan Chaitanya, złoty awatar, pojawił się niedawno temu, w nieodległych czasach. You all know Lord Chaitanya? Czy słyszeliście o Pan Chaitanya? Yes. You also have heard about this czy golden avatar? O złotym awatarze? He was there and he's still here. On tutaj był i on wciąż jest tutaj obecny. We are never alone. Nigdy nie jesteśmy samotni. We are always seen. Ponieważ zawsze widzimy. And we are always felt. Nie zawsze czujemy. But the first and most important thing to learn in spiritual life. Ale najważniejszą pierwszą rzeczą, którą powinniśmy się nauczyć w naszym życiu duchowym. And is to take shelter in the good and in the bad times. Żeby przyjmować schronienie zarówno w dobrych, jak i w złych czasach. Even when we think our times are very bad. Nawet jeśli uważamy, że nasz czas, w którym jesteśmy, jest złym czasem. We can still think of somebody who is more bad. Możemy zawsze pomyśleć o kimś, kogo sytuacja jest gorsza niż nasza. We all have something to eat. My mamy coś do jedzenia. We have a roof on our heads. Mamy dach nad głową. And we have many loving persons around us. I jest wiele osób, które kochają nas i te osoby otaczają nas. So we are already exceptional in this regard. Także jesteśmy zabezpieczeni pod tym względem. Whenever I feel very down,
Kiedy ja czuję się, że jestem nisko, I try to remember what mercy is in my life. Ja staram się pamiętać o tym, jakiego rodzaju miłosierdzie i czy łaska jest w moim życiu. And that's why I like to go to India very often. Dlatego ja często jeżdżę do Indii bardzo często. Because life there is very simple. Ponieważ życie tam jest proste. And you can adjust to this kind of life when you let everything go. I wtedy możesz prowadzić tam tego rodzaju życie, gdzie po prostu odpuszczasz wszystkie rzeczy. And then after some time you feel like a relief. I po pewnym czasie czujesz się jak uwolniona osoba. Because you feel like this material responsibilities are sometimes very much like a burden. Ponieważ czujesz, że te wszystkie materialne obowiązki, które masz do wykonania, tak naprawdę cię uparzą. But when you come to the holy place, więc kiedy przyjeżdżasz do świętego miejsca, and you see all the sadhus, i widzisz te wszystkich sadhus, świętych, and they are living in very simple circumstances. I oni żyją w bardzo prostych warunkach. But their eyes are shining and their heart is laughing. Ale ich oczy błyszczą, a ich serca śmieją się. And then you feel, oh yeah, this is what I'm missing. I wtedy zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest to, czego ci brakuje w życiu. So the reason why we go to this pilgrimage places. Więc przyczyną, dlaczego udajemy się w te miejsca pielgrzymek. Is to realize who we are. Aby jest to, żeby urzeczywistnić to, kim jesteśmy naprawdę. And the subject of tonight's evening is the spiritual identity. I dzisiejszym tematem tego spotkania jest duchowa tożsamość. So to know that we are eternal, it is something that we have heard in many times. I to, że jesteśmy wieczni, słyszeliśmy w wielu miejscach wiele razy. So just to know that we are not this body is just the A. Także wiedza o tym, że nie jesteśmy ciałem, jest po prostu tak jak litera A w alfabecie. And then we continue. If I am this, not this body, then who am I? I potem kontynuujemy to. Jeśli nie jestem ciałem, to zatem kim jestem? And this question was also asked to Chaitanya Mahaprabhu. I to pytanie zadano również Chaitanya Mahaprabhu. By Sanatana. Sanatana Goswami zadał to pytanie. And Lord Chaitanya was answering this very, very beautifully. I jego odpowiedź była bardzo piękna. And he said, "Yes, you are the servant of God." I powiedział, jesteś sługą Boga. And to know this on a general level is called general sambandha gyan. I wiedza o tym na takim podstawowym poziomie nazywa się sambandha gyan. Means I am small and God is great. To oznacza, ja jestem malutki, a Bóg jest wielki. I am here in this human experience. Ja jestem tutaj, posiadając to ludzkie doświadczenie. And I want to use this kind of birth that I have taken. I chcę użyć ten rodzaj narodzin, które posiadam. To realize myself. Aby urzeczywistnić moją tożsamość. To be self-realized, you need to be around people who have reached self-realization. Aby uzyskać ten stan urzeczywistnienia własnej tożsamości, musisz przebywać w towarzystwie osób, które już to dokonały tego. We all know how it feels if we are surrounded by people who are always thinking that they are this body. My wiemy, mamy to doświadczenie, jak to jest przebywać w towarzystwie osób, które myślą, że są ciałem. If we are not strong in our spiritual batteries. Zwłaszcza jeśli nie jesteśmy silni w naszych, nie posiadamy silnych naszych duchowych baterii. It can be very exhausting. To może być bardzo to może być bardzo trudne. Because our nature as a soul is that we are influenceable. Ponieważ naszą naturą jako duszy jest to, że podlegamy różnego rodzaju wpływom. And so when we are around people who always think about the body, what to do with the body. Jeżeli jesteśmy otoczeni przez osoby, które myślą, że są ciałem i co powinni zrobić z tym ciałem. Then also soon we are also fully in body consciousness. Wkrótce, w związku z tym my wkrótce też znajdziemy się pod wpływem tej świadomości cielesnej. But to realize our spiritual identity. Ale aby urzeczywistnić naszą duchową tożsamość. We need to be around souls who are already old and mature in their realization. Powinniśmy być w towarzystwie osób, które są starymi duszami, są dojrzałe w swojej podróży. And by exchanging this kind of topics. I poprzez wymianę tego rodzaju tematów. Then something can come in our hearts from their realization. Coś może przejść do naszego serca z tego doświadczenia urzeczywistnienia, które oni posiadają. So this
general understanding that I am the soul. Jest to podstawowe zrozumienie, że jestem duszą. Is not the end of all conclusions. Nie jest ostatnim wnioskiem tej, nie jest nie jest kropką nad i. Because in the soul consciousness, ponieważ we are still duszy, kind of like we can also go into Brahman, we can go in an impersonal direction. Ponieważ w świecie duszy czy jaźni możemy udać się do bezosobowego Brahmana. It is still like in very insecure situation. Ta sytuacja jest opisywana jako tak naprawdę jako taka, która nie jest w pełni bezpieczna. But then if we listen about the lilas of Radha and Krishna. Ale jeżeli słuchamy o lilach, zabawach Rady i Krishny. And we listen about this supreme love. I słuchamy o tym najwyższym rodzaju miłości. And that love is reflected in different relationships. Ponieważ ta miłość odbija się w różne sposoby. And that this relationships is also exactly what we are experiencing here in a perverted way. I te odbicia są dokładnie tym, czego doświadczamy tutaj w tym zniekształcony sposób. Then the soul is like screaming for this kind of love that will never end and that is full of eternity. Dlatego dusza zawsze pragnie czy szuka takiej miłości, która jest pełna i nigdy nie skończona. And this is the second level of self-realization. I to jest drugi poziom urzeczywistnienia własnej tożsamości. It's called Abhideya. Nazywa się to Abhideya. And Srila Rupa Goswami. I Rupa Goswami was writing so many books about this to help those souls. Napisał wiele książek, wiele tekstów, które opisują ten stan. So I am not this body. Okay, then who am I? Jeżeli nie jestem ciałem, zatem kim jestem? What is my relationship to Krishna? Jaki jest mój związek z Krishną? We listen that it is in this stage very important to hear about the transcendental lilas of. Na tym poziomie jest bardzo ważne to, aby słuchać o transcendentnych lilach czy zabawach Rady Krishna. Radha Krishna, and we see, for example, here the Rasa dance. Na przykład tutaj mamy obrazek, który przedstawia taniec Rasa. There was one philosopher, his name was Nietzsche. He was from Germany. Był pewien filozof, który miał na imię Nietzsche, on pochodził z Niemiec. And he said, yes, I can believe in God if he's dancing and having fun and if he's competing. I powiedział tak, ja mogę uwierzyć tylko w takiego Boga, który tańczy i się raduje cały czas. He had already this feeling that this, on miał to odczucie, picture what we have of God of like punishment. Że to ten obraz Boga, który mamy na zachodzie, który jest takim surowym sędzią. You know, backgrounds of different incarnations as monks or nuns. Który pochodzi z wielu pokoleń mnichów i mniszek. We have a fearful relation. I że mamy taką relację, która jest oparta na strachu. But when we hear from Vrindavan. Ale kiedy słuchamy o informacjach, które są z Vrindavany. And we hear that every word is a song. I wtedy słyszymy, że to jest każde słowo tam jest śpiewem. And every step is a dance. A każdy krok jest tańcem. And all we do is full of love. I to co robimy i to co się tam dzieje jest pełne miłości. Then the heart is really longing to have such a beautiful, loving relationship with the Supreme. Wtedy serce pragnie tego, aby posiadać tego rodzaju związek z Najwyższym. And then from soul consciousness we can come to our Swarup. I wtedy z naszej tożsamości duszy możemy dojść do naszej świadomości Swarupy. Means our eternal. To oznacza naszą wieczną formę our existence, which i istnienia, has spiritual Satchit Ananda, które posiada pełną formę duchowego istnienia, wiedzy i szczęśliwości Satchit Ananda. And we read in our scriptures that every living entity w naszych tekstach, że wszystkie żywe istoty has this capacity to be in this Satchit Ananda consciousness, posiadają potencjał, aby być w tym stanie Satchit Ananda i posiadać tą duchową formę. And we listen also that this can happen in this lifetime. Że to może wydarzyć się również w tym jednym życiu. And all our teachers and all our songs. I wszyscy nasi nauczyciele i wszystkie pieśni, które napisali. They are describing this kind of consciousness. Opisują ten rodzaj świadomości. Like there's one song here that I wanted to sing, but we have only this one songbook, so I will just mamy, także jest tutaj jedna pieśń, którą chciałabym zaśpiewać, ale mamy tylko jedną książkę i znaczenie tej pieśni jest następujące. Like Srila Bhaktivinoda Thakur is singing. Bhaktivinoda Thakur śpiewa. When will I forget
my gross bodily identity, kiedy zapomnę moją tożsamość cielesną, and behold the exquisite beauty of Raja, i będę mógł doświadczyć wyłącznie piękna w Raży, full of eternal spiritual bliss, pełnej duchowego szczęścia, and cognizance. Yeah, this means consciousness. I kiedy będę posiadał tego rodzaju świadomość. So you know all this very beautiful movie. Have you seen this Avatar? Czy widzieliście taki film, słynny, znany film Avatar? Have you heard about this? Słyszeliście o tym filmie? You? Hmm? Sure, it's boring. It's what? Boring. Boring? Yeah, it's for kids. Tak, że to jest nudny film. You think it's for kids? Myślę, że on jest dla dzieci. What if you understand that our consciousness is like... Kiedy zrozumiesz, że nasza świadomość jest... Like this one man who goes in this box. Tak jak ten, mężczyzna, który kładł się w tej skrzynce. And then he wakes up to a new reality. I budził się w nowej rzeczywistości. Our Goswamis are describing exactly this process. Nasi Goswami, nasi nauczyciele opisują dokładnie właśnie ten proces. They are describing that our human existence is. Opisują, że nasze doświadczenie jako ludzie jest jak trening. Training how to love. Uczymy się tutaj tego, jak kochać. And then when we are full of this eternal love and mercy. I kiedy jesteśmy pełni tej duchowej miłości i łaski. By the help of someone who is already like realized. I przez pomoc kogoś, kto już jest urzeczywistniony. Then we can enter the spiritual dimension. Wtedy w tym stanie możemy udać się do duchowego wymiaru. And it's even explained here that sometimes you have like a glimpse of the spiritual world. I to jest wyjaśnione tutaj, że nawet w pewnym sensie czasami możesz posiadać taki przebłysk duchowego świata. Like Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Goswami. Tak jak Rupa Goswami, Raghunath Goswami. We're explaining that. Oni wyjaśniają. When we chant Mahamantra. Że kiedy intonujemy Mahamantrę. And we go deep. I pójdziemy w głąb. And our hearts have become. I nasze serce golden containers of love. Stanie się takim złotym pojemnikiem miłości. Strong and full of hope and faith. I silne, pełne wiary i nadziei. Then within our heart, wtedy nasze serce, Radha and Krishna's Lila will appear. Wtedy w naszym sercu lile, zabawy Rady i Kryszny manifestują się. And we can dance with them. I możemy tańczyć z nimi. And we will be there. I wtedy będziemy w tamtym miejscu. And we will be in this other dimension, which is at the same time existing now. W tym wymiarze, który tak naprawdę istnieje w tej chwili tu i teraz. So this is not something that is far away. Także to nie jest coś, co istnieje gdzieś tam daleko. It is happening now. To jest to, co dzieje się tu. Right now Vrindavan is existing. Teraz Vrindavana istnieje w tej chwili tu i teraz. And there's a wonderful atmosphere full of blooming eternal flowers. I to jest tak, jest przepełniona atmosferą kwiatów, które wiecznie kwitną i pachną. And very beautiful fragrances are in the air. I wspaniałe zapachy są w powietrzu. Peacocks are cuckooing. I kukułki kukają i pawie chodzą. And Krishna is playing his flute. A Krishna gra na swoim flecie. And Radharani and her friends. A Radharani i jej przyjaciółki. Are carrying pots full of yogurt and ghee. Noszą na głowie naczynia pełne jogurtu i ghee. And they have to go through a passage. I one przechodzą. They want to cross the Manasi Ganga. I chcą przejść przez Manasi Ganga. And they are full of love and full of beauty. I są pełne miłości, pełne piękna. And Krishna is very eager this love. Krishna jest pragniony, aby smakować tą miłość. And this love is in the container of their pots. I ta miłość jest znajduje się w tych pojemnikach, które oni niosą. Because in this world of Satchitananda. Ponieważ w tym świecie Satchitanandy. Everything is Satchitananda. Wszystko jest Satchitananda. Even the yogurt, nawet the yogurt, butter, the masło. Everything what they. Wszystko. What they are made of is. To co jest tam zrobione jest wieczne. Pełne wiedzy i szczęścia. It's not like in this world. To nie jest tak jak w tym świecie. This one
has no feelings. Także ten element tutaj instrumentu, on nie posiada uczuć. Or this chair. Albo to krzesło. And often we are without feelings. I często my jesteśmy pozbawieni uczuć. Because we feel we have lost our feelings. Ponieważ czasami myślimy, że straciliśmy te uczucia. In the, you know, difficult kind of survival world we are living in. Z powodu tego, że żyjemy w trudnych czasach, w trudnych sytuacjach. But if we can connect to this eternal. Ale kiedy połączymy się z tą wiecznym wymiarem of consciousness, świadomości. By the grace of someone who is there. Poprzez łaskę kogoś, kto już tam się znajduje. And this is our spiritual teacher, Sri Guru. I on, ta osoba jest naszym duchowym nauczycielem, Sri Guru. Then even while we are living in this world. Więc nawet jeśli żyjemy w tym świecie. We can feel our eternal existence. Możemy czuć naszą wieczną egzystencję. And we can strive to go deeper and deeper in this kind of consciousness. I możemy starać się iść głębiej i głębiej w tego rodzaju egzystencję. And then it's not like an escape that we have to meditate. I to nie jest pewnego rodzaju ucieczka, o której powinniśmy medytować. There is a stage in the spiritual life where we are fully integrated in our activities that we are doing now in our lives. To jest pewnego rodzaju duchowy wymiar, duchowe działanie, które powinno być zintegrowane z naszym życiem, które prowadzimy tutaj. And to feel that we are now guided by the mercy of I powinniśmy czuć, że teraz jesteśmy prowadzeni poprzez łaskę Sri Guru. And Sri Radha. I Sri Radhe. Sri Krishna. Who are none other than Chaitanya Mahaprabhu. Którzy nie są różni od Chaitanya Mahaprabhu. And he has come now in this Kali Yuga. I on przyszedł tutaj teraz w Kali Yudze. To give us this present. Aby dać nam ten prezent. So we are very lucky. Więc jesteśmy szczęściarzami. We can now go in a direction of, you know, meeting the divine. Możemy iść w kierunku spotkania z boskością. Without fear. Bez strachu. We have known from many incarnations how it is to love God with a feeling of awe and reverence. My to słyszeliśmy przez wiele żyć, że powinniśmy kochać się Boga w przepychu i strachu. And now we have this feeling that we want to go out of religious behavior, we want to. I teraz mamy to przekonanie, że powinniśmy pozbyć się religijnych praktyk. We want to live a spiritual life. Ponieważ chcemy żyć życiem duchowym. And spiritual life means I see you everywhere. A życie duchowe oznacza, ja widzę ciebie wszędzie. Nothing is separated. Nic nie jest oddzielone od ciebie. I know that all energies are your energies. Ja wiem, że wszystkie energie są twoimi energiami. And everything that happens in my life, wszystko, I will co dzieje się w moim życiu, ja akceptuję as your mercy. Jako twoją łaskę. And then I'm not living in this kind of estranged. I nie żyję w tym separatism. W tym dziwnym stanie poczucia oddzielenia. And then I don't think, oh, now I go to the church and then I'm a good person. I nie myślę, że pójdę do świątyni czy kościoła i teraz jestem dobrą osobą. And at home I'm a sinner. A w domu jestem grzesznikiem. No, wherever you are, I see you. Nie, ponieważ gdziekolwiek się znajduję, widzę ciebie. Your holy name and twoje święte imię. Everything that is in connection with you. Wszystko jest połączone z tobą. I feel it in every ja living entity. Czuję to, widzę to w każdej żywej istocie. I will see you everywhere. Ja widzę cię wszędzie. And I also know that you are waiting for me. I wiem również o tym, że czekasz na mnie. This is eternal love. I to jest wieczna miłość. And it's not because of fear. I to nie jest z powodu strachu. It's because of this intense desire that this is my home. To jest z powodu tego wewnętrznego pragnienia, że to jest mój dom. And one day when we have to leave these bodies behind us. I pewnego dnia będziemy musieli zostawić to ciało za nami. We know that it's no big deal. We have done it a million times. Wiemy o tym, że to nie jest jakieś duże wydarzenie, ponieważ robiliśmy to wiele razy. And Srila Bhaktivinoda Thakur is explaining in his songs. Bhaktivinoda Thakur wyjaśnia w jednej ze swoich pieśni. When I overcome my gross bodily identity. Kiedy przekroczę moją tożsamość ciała materialnego. I can enter the spiritual realm. Wtedy będę mógł wejść w wymiar duchowego świata. And I can be already now in this body. I będąc już tutaj w tym ciele materialnym. Ja stanę się urzeczywistnioną duszą. Means I have a connection. To oznacza, że ja mam połączenie.
I can understand who I am in my relationship. Mogę zrozumieć, kim jestem w mojej relacji. To Radha and Krishna. Z Radą i Krishna. And my altar is not just some statues. I to nie jest tylko jedyny taki status. They are like persons, my family. Oni są jak osoby, jak członkowie mojej rodziny. And when I come becoming more and more personal in this way. Kiedy ja będę coraz bardziej i bardziej osobowy w tym zakresie. I can get out of the duality. Wtedy mogę przekroczyć świat dualności. Duality exists only in the consciousness of separation. To poczucie dualności, dwoistości istnieje tylko w tym stanie, które możemy opisać jako oddzielenie. But when I connect, ale kiedy jestem połączony, through the help of my spiritual guide, poprzez łaskę mojego duchowego przewodnika, who is my teacher, który jest moim nauczycielem, but also my very best friend, ale również moim najlepszym przyjacielem, then this shift. Wtedy to shift. Shift. You know, like wtedy to switch. Wtedy to połączenie. From the human existence. Pomiędzy ludzką egzystencją. To the spiritual a, duchu, a duchowym wymiarem. It can happen and it is there every day. Może pojawić się i jest dostępne dla nas każdego dnia. And this is something that is very big. I to jest coś, co jest wielkie, bardzo duże. It's a secret, but at the same time also we have the mercy of Lord Chaitanya. Także to jest tajemnica, ale jednocześnie jest to duża tajemnica, ale jednocześnie posiadamy łaskę Pana Chaitanyi. That we can by the mercy of poprzez łaskę jego our spiritual teachers, i pomoc naszego duchowego nauczyciela możemy udać się tam jeszcze w tym życiu. And the only qualification for that is the desire. Jedynym pragnieniem, które potrzebne jest, aby to zrobić, jest chęć, aby tam się udać. And the secret is that we don't see anything separated from the divine. A tajemnicą jest to, że nie powinniśmy widzieć niczego w oddzieleniu od boskości. And I all invite you to come to Vrindavan. Zapraszam was wszystkich, abyście przyjechali do Vrindavany. Feel this energy. Abyście mogli poczuć tą energię. And fill up your batteries. I mogliście napełnić swoje baterie. We are going there every year. My jeździmy tam co roku. And we come closer and closer to the feelings of. I zbliżamy się coraz bardziej do uczuć. Being the servants of Radha Krishna. Do bycia sługą Rady i Kryszny. In the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Poprzez łaskę Chaitanya Mahaprabhu. And all our spiritual masters. I wszystkich naszych duchowych nauczycieli. Our friends. Naszych przyjaciół. Our spiritual family. Naszej duchowej rodziny. And then when we are very strong and connected in this way. Jeżeli jesteśmy bardzo silni w połączeniu w ten sposób. We feel this love everywhere. Czujemy tą miłość wszędzie. And we can also help others to come back into this feeling. I możemy również pomóc innym, aby mogli wrócić do tych uczuć. And this is a very beautiful and enriching. I to jest bardzo piękne i wzbogacające. Experience. Doświadczenie. And we will be full of love and devotion. I będziemy pełni miłości i oddania. It's not that we are not full of devotion. To nie znaczy, że nie jesteśmy pełni miłości but i oddania. It is not so much developed. Ale w tej chwili nie jest to bardzo rozwinięte. And when the heart becomes more and more golden. I kiedy serce bardziej i bardziej złote. Soft and loving and forgiving. Miękkie, kochające i wybaczające. All these qualities that are Srimati Radhika's qualities. Wszystkie te cechy, które posiada Srimati Radhika. Then Krishna will quickly catch us. Wtedy i rozwinie wszystkie te cechy, które posiada Srimati Radhika, wtedy Krishna natychmiast nas złapie. And bring us to her lotus feet. I przyprowadzi nas do swoich lotusowych stóp. His invitation is ongoing. To zaproszenie jest zawsze aktualne. And now, just shortly before he came as this golden avatar. I tuż przed tym, jak on pojawił się jako złoty awatar. Why is Lord Chaitanya golden? Dlaczego on jest złoty? Anybody knows? Czy ktoś wie, dlaczego on jest złoty? Radha jest złota. Ponieważ Radha jest złota. Yes. Tak.
He's the most merciful incarnation. To jest najbardziej miłosierna inkarnacja. You know, all the incarnations of Krishna that were before, like Vamana Dev, ja, wszystkie inkarnacje, Rama, jak Rama, Vamana, Nrisingadev, they were all Vishnu avatars. Oni wszyscy są i awatarami Vishnu. But Lord Chaitanya is Radha and Krishna. Ale Pan Chaitanya jest Radą i Krishną w jednej postaci. And you find the highest ecstasy. I możesz znaleźć tam najwyższego rodzaju ekstazy. And the highest love. I najwyższego rodzaju miłość. In one person. W jednej osobie. And he just came to share this. I on pojawił się tylko po to, aby rozdzielać, dzielić się tym. And Lord Nityananda, you see? I Pan Nityananda tutaj na tym obrazku widzicie, on jest ta niebieska. Z jego bratem. But also in Krishna's lila, his sister. Ale również w Krishna lilach, w zabawach Krishny jest jego siostra. Jest siostrą Śrimati Radhiki. So this is also very special, merciful.